Heto Wtorek, odcinek 97. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o słodzikach, o tych dozwolonych przede wszystkim na keto i tym, co ze spożywaniem słodzików może się wiązać. Także sobie to wszystko rozkminimy i też powiem Wam o tym, jak właśnie te słodziki wliczać do naszego makro ewentualnie i do węglowodanów, czy to jest netto, czy brutto, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam. Mamy słodziki, które są zupełnie na keto niedozwolone i tutaj nie będę Wam tutaj całej listy podawać, bo to będą po prostu wszystkie te, których dzisiaj nie omówimy, ale chciałabym, żeby osoby szczególnie początkujące wiedziały, że po prostu wszystko, co podnosi nam poziom glukozy we krwi i poziom insuliny, no na keto nie będzie najlepszym pomysłem, szczególnie na keto adaptacji. Więc tutaj taki przykład kokosa, gdzie kokos jest świetnym ketogenicznym produktem. Natomiast cukier kokosowy, niektórzy po prostu mylnie na początku mogą po niego sięgnąć, natomiast on ma bardzo wysoki indeks glikemiczny i działa w naszym organizmie prawie praktycznie tak samo jak cukier i tak samo będzie nam podnosił poziom glukozy. Więc wszystkie te produkty, nieważne czy są to zdrowe słodziki, czy miód, czy syrop daktylowy, to wszystko nie będzie dobrym wyborem. Natomiast słodziki, które są dozwolone, to są właśnie słodziki, które nie podnoszą nam glukozy we krwi i nasz cukier znajduje się na stabilnym poziomie. I teraz może być tak, że osoby bardzo wrażliwe, z taką tą gospodarką cukrową rozregulowaną, będą źle reagować nawet na słodziki, które teoretycznie tego cukru nie powinny nam podnosić. Więc tutaj też pamiętaj o tym, znowu o tej indywidualizacji, czyli to, co będę mówić, jednak zweryfikuj poprzez siebie i poprzez to, jak rzeczywiście Ty się czujesz i najlepiej po prostu ten cukier sobie po spożyciu danego posiłku sprawdzić, szczególnie jakby właśnie jeżeli mamy problem z tym, że ta glukoza we krwi lubi nam skakać, albo mamy cukrzycę, insulinooporność i tak dalej. Natomiast nawet jeżeli słodzik nie podnosi nam cukru we krwi, to nie znaczy, że my teraz na keto to po prostu, nie wiem, jedliśmy cukier albo miód codziennie i teraz się przerzucimy na erytrol, ksylitol, stewie, zaraz będziemy te wszystkie słodziki wymieniać. Dlaczego? Bo sam słodki smak może być problematyczny, bo to, że ten słodki smak nie podnosi Ci glukozy, to nie znaczy, że on nie wytwarza w naszym mózgu między innymi pewnych procesów takich neuronalnych, ponieważ jeżeli słodki smak rejestrujemy na naszym języku, to jest tak zwana neuronalna ścieżka nagrody, uruchamiana, nieważne czy miodem, czy cukrem, czy erytrolem, ta ścieżka się uruchamia i tu szczególnie u osób, które od cukru są albo były uzależnione, bo tak, jest coś takiego jak uzależnienie od cukru, no to może się pojawić problem. Dlatego, że przede wszystkim takie ciągłe wystawianie się na słodki smak może spowodować, że w dłuższym okresie czasu będziemy jeść więcej niż potrzebujemy, czyli będziemy mieć większą ochotę na jedzenie, niż to tak naprawdę powinno wynikać zgodnie z naszym zapotrzebowaniem i metabolizmem. Będziemy mieć często ochotę na takie właśnie słodkości, na podjadanie. Jeżeli przechodzisz na keto, bo gdzieś był problem z tym podjadaniem i zaczniesz często sięgać po jakieś fatbombsy słodzone albo słodzić sobie kawę kuloodporną i gdzieś tam po te słodkie rzeczy sięgać, no to znowu ta ochota na podjadanie wróci albo w ogóle cały czas z Tobą pozostanie. Poza tym słodziki nie mają żadnych wartości odżywczych i często te ketobomby, które robimy, na przykład śmietana z jakimś słodzikiem, mascarpone i tak dalej, to nie ma wartości odżywczych, a ma to masę tłuszczu, więc też pamiętajmy o tym, żeby nie jeść tego za często. Według mnie, jeżeli masz potrzebę, to na przykład w weekend możesz sobie zrobić jakiś fajny taki deser, jeżeli jakby pomoże Ci to czuć się tak psychicznie lepiej, że po prostu nie jesteś na diecie, możesz sobie zjeść coś słodkiego. Jeżeli jakby przechodzisz na takie żywienie niskowęglowodanowe, a na przykład każdą herbatę i każdą kawę do tej pory słodziłaś, no to oczywiście zastąpienie tego odpowiednim słodzikiem będzie na początek jak najbardziej ok, ale postaraj się potem po prostu tą ilość zmniejszać, bo też z czasem zmieni Ci się smak i zmieni jakby ta ochota na słodkie nie będzie już tak mocna i po prostu warto to ograniczać i z tego rezygnować. No dobrze, to przejdźmy teraz do listy dozwolonych słodzików na keto.
Pierwszym i chyba takim najzdrowszym, który teraz uchodzi przynajmniej za najzdrowszy słodzik, to jest monk fruit, czyli owoc mnicha. I on w ogóle jest fantastyczny, z jednym małym ale. W Polsce praktycznie nie można go kupić, a jeżeli nawet za granicą jest on dostępny, no gdzieś tam pewnie go możemy sprowadzić, to jest bardzo drogi. Także jeżeli macie owoc mnicha, jak najbardziej korzystajcie z niego śmiało. No ale właśnie jest problem tutaj i z ceną, i z dostępnością, jak to często bywa. Natomiast mamy, myślę, na drugim miejscu stewię. Stewia jest rośliną, więc już tutaj mamy jakby to no, naturalne pochodzenie tego produktu. I stewia jest bardzo słodka. Stewia jest 200 razy słodsza od cukru, więc też jakby ten posmak słodkości jest inny. Dla niektórych stewia jest taka troszkę gorzkawa. Ja osobiście nie przepadam za stewią. Natomiast niektórym ona bardzo pasuje i też bardzo często diabetycy po nią sięgają w takich, wiecie, naciska się i takie kapsułki stewii, takie tableteczki wyskakują, więc jest to dobra opcja. Możecie też spróbować sobie taką kupić, ja akurat nie mam, no bo jej zaraz zazwyczaj nie używamy, ale stewię w płynie. To wcale jakby dużo to nie kosztuje, a starcza naprawdę na bardzo długo, bo ta stewia jest bardzo, bardzo słodka. Tylko według mnie nie nadaje się do pieczenia, no bo właśnie ten gorzki posmak wtedy w tych produktach jest wyczuwany. No i stewia nie powinna, to jakby tutaj mamy gwiazdkę, to co mówiłam na początku, że to indywidualna kwestia, ale ogólnie nie powinna nam podnosić w ogóle cukru we krwi, ma totalnie zero kalorii, zerowy indeks glikemiczny, więc jakby pod kątem keto jest bezpieczna zazwyczaj. Na kolejnym miejscu według mnie plasuje się erytrol bądź erytrytol, jedno i to samo. Erytrytol też ma praktycznie zero kalorii, jest alkoholem cukrowym. On nie jest aż tak bardzo słodki jak cukier, mniej więcej to jest jakieś 70% słodkości, ale i też może dawać takie uczucie zimna na języku z kolei. Natomiast ja jeżeli piekę, to właśnie zazwyczaj z erytrolem, bo do pieczenia moim zdaniem się bardzo fajnie w pieczeniu się sprawdza. I on jest alkoholem cukrowym. Co to znaczy? Że u niektórych osób może powodować wzdęcia i gazy. I tutaj zwróćcie na to uwagę, bo po prostu w naszym jelicie te alkohole cukrowe fermentują. W zależności od stanu waszych jelit, od ich wrażliwości, no to jakby trzeba uważać, żeby po prostu tego erytrytolu nie przedawkować. I oprócz właśnie samego erytrytolu, uważam, że też możecie wypróbować sobie połączenie erytrytolu ze stewią. I ja właśnie od jakiegoś czasu testowałam sobie to, ja rzadko w ogóle tych słodzików używam, natomiast gdzieś tam do pieczenia też mi się to sprawdziło, więc jest to jakaś tam opcja, żeby po prostu połączyć erytrytol i stewię razem. I na koniec przechodzimy do ksylitolu, który w smaku chyba jest najbardziej podobny do cukru z tych wszystkich wcześniej wymienionych słodzików, natomiast on ma indeks glikemiczny na poziomie 13. Czyli to nie jest tak, że on nam w ogóle tego cukru nie podniesie i osoby z problemami z insuliną, glukozą powinny uważać. Rzeczywiście, znowu, jest to alkohol cukrowy, więc około tylko 50% jakby jego się wchłonie, czyli z tego indeksu powiedzmy 13 to jeszcze 50% w ogóle zostanie wydalone, bo tak samo jak erytrol, my ten ksylitol po prostu wysikamy i nie strawimy. Natomiast rzeczywiście tutaj nie możemy sobie tego tak liczyć, że to jest po prostu zero. Pozostałe słodziki zazwyczaj mają zero tych węglowodanów netto, bo jeżeli mamy sobie, chcemy obliczyć właśnie te węglowodany netto, no to bierzemy brutto, odejmujemy błonnik, nie? O tym już było wiele filmów, i odejmujemy alkohole cukrowe. Natomiast ksylitolu no nie jesteśmy w stanie tak w 100% u większości osób odjąć, nie? I wtedy dopiero mamy węglowodany netto. I oczywiście pamiętajmy też o tym, że jeżeli macie jakieś zwierzęta, to ksylitol dla nich jest totalnie toksyczny i bardzo niebezpieczny, więc żadnego ciasteczka z ksylitolem nie możemy dawać pieskowi, kotkowi albo, nie wiem, rybce, bo może się to dla nich naprawdę tragicznie skończyć. Mamy też oczywiście inne słodziki, które no niekoniecznie podniosą nam cukier, ale po prostu nie są zbyt zdrowe. I chodzi mi tutaj o aspartam i o acersulfam K. Dlaczego o nich mówię? No bo nimi bardzo często są dosładzane te napoje, które na keto pijemy, jak mamy potrzebę wypicia na przykład zero.
Kola ma i aspartam, i acesulfam i rzeczywiście teoretycznie nie podnosi nam poziomu cukru. I ja też mówiłam na przykład w filmie o alkoholach na keto, że możemy w ten sposób sobie zrobić drinka, ale to nie jest zdrowe. Jakby nawet nie do końca są jeszcze w pełni zbadane te właściwości tych produktów, ale już jakby jak badania pokazują, no nie będzie to dla nas zdrowe, więc po prostu te rzeczy stosujmy z umiarem i właśnie moim zdaniem w takich ostatecznościach. Natomiast jeżeli już potrzebujemy dosłodzić czymś deser, to niech to będzie no albo owoc mnicha, jak mamy do niego dostęp, albo stevia, albo erytrol, erytrytol, albo ksylitol. Pozostałe produkty, bo czasem na przykład malitol jest do niby keto produktów dodawany, nie są dobre, bo będą nam podnosić poziom cukru we krwi, więc jakby skupmy się na tych bazowych. No i tak jak mówiłam, pamiętajmy, że jednak to jest smak słodki i zero wartości odżywczych, więc powinniśmy po prostu stosować to na pewno z umiarem. Chociaż ja mówię, to nie jest też tak, że nigdy dla nikogo, bo jeżeli chcemy patrzeć na nasze żywienie ketogeniczne czy niskowęglowodanowe w długim okresie czasu, no to też nie unikniemy tego, że czasem warto, nie wiem, są święta i na przykład chcemy coś zjeść, a niekoniecznie z białym cukrem, czy po prostu mamy potrzebę tego słodkiego smaku, czy w towarzystwie, czy od święta, no to mamy jakąś alternatywę, więc też uważam, że to nie jest nic złego, jak od czasu do czasu po prostu po to sięgniemy. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie o tych słodzikach i czy właśnie nie macie jakichś problemów gastrycznych, szczególnie z tymi alkoholami cukrowymi, bo to się często zdarza. Ja przypominam, że warto zasubskrybować mój kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, a jest ich coraz więcej i są coraz częściej. No i sprawdźcie też opis filmu, tam możecie znaleźć linki do moich bezpłatnych e-booków, a także różnego rodzaju konkursy, promocje i różne niespodzianki w zależności od tego, w jakim czasie ten film oglądacie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!